uważaj. A gdzie idziesz? Lucy jest załamana po tym, jak dowiedziała się, że Arek umówił się z dziewczyną. Kilka godzin spacerowała po mieście, żeby się trochę uspokoić, ale nie może przestać myśleć o tym, że bezpowrotnie go straciła. Tymczasem chłopak przyszedł do domu, żeby pobyć trochę z Kubusiem. Bardzo mi ciężko. Naprawdę bardzo mi ciężko. Wcale nie chcę stąd wychodzić. I cię zostawiać. Bardzo kocham twoją mamusię, wiesz? Bardzo ją kocham. Idziemy się jeszcze pobawić, zanim pójdziemy spać? Co? Hej! Tak ci się... Lucy, cześć. Cześć, Arek. Nie spodziewałam się ciebie. Wpadłem razem z miasta i chciałem się z Kubusiem jeszcze zobaczyć. Mamy odciążyć, żeby poszedł już do domu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Nie no, co ty, możesz przechodzić, kiedy tylko chcesz. No to nie wiem, może... herbaty? Nie, dzięki. Tylko na chwilę. Poza tym... Lucy, chciałem cię przeprosić za dzisiaj. Nie, Arek, to ja ciebie chciałam przeprosić. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak uciekłam. Nie. Słuchaj, naskoczyłem na ciebie tak, jakbyś nie miała prawa do własnego życia, a masz. Przepraszam cię. Naprawdę nie musisz mnie przepraszać. Pójdę już. Jasne. Pa, aniołku. Cześć, Lucy. Cześć, Arek.